Trzymam, tajko za kanał Koza Sport, witam Was w kolejnym przeglądzie ratingów z FIFA 17 i tym razem są to ratingi Ligę, co zasłania Wam mój kontroler od kamerki. Ale już Wam to odsłaniam, przepraszam. Wszystko nagrywane jest w warunkach dosyć takich topornych, bo jestem na wyjeździe, moja fryzura też jest toporna podczas tego odcinka. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodoba. Jeśli tak, że to docenicie go łapką w górę, że zasubskrybujecie, jeśli jesteście nowi lub jeśli YouTube odebrał Wam subskrypcję, mówię to po raz trzeci chyba. Bo mój komputer niestety się wysypał podczas poprzedniego nagrywania, ale przynajmniej dzięki temu jestem troszeczkę do przodu, jeśli chodzi o ceny zawodników, więc wiem już, co nas tutaj czeka. Na pewno mamy upgrade jednego Polaka, niestety mamy downgrade jednego Polaka, ale mamy też parę innych ciekawych ocen ogólnych. Tak więc, słuchajcie, przechodzimy. No i pierwszym zawodnikiem, który rzuca nam się w oczy, jest właśnie Polak i jest to Edison. Cavani. Tak jest. Według, według jej to jest właśnie Edison Cavani, no ale już tak na serio. Mamy upgrade Glika, bardzo fajny. Podniesienie oceny ogólnej na 84. Bardzo mnie cieszy to, że Polak jest doceniony. Nie będę ukrywał. Nadal ta karta, jeśli chodzi o warunki FIFA, wygląda źle, bo tempo jest niestety w tym trybie gry niezwykle istotne. No i 61 nie sprawia, że będzie to gracz, po którego będziemy zbyt często sięgali, jeśli chodzi o futa. Ale na pewno przyda się do SBC, tym bardziej, że zaraz będzie zawodnik, z którym łapią mocne połączenie i też będzie on miał 84 oceny ogólnej e, to co mnie cieszy jeśli chodzi o Glika to to że to że dostał teraz upgrade może zwiastować że będzie miał także, e, także toca. a jeśli będzie miał Totsa to już wtedy jego tempo na poziomie 70 gdyby było będzie sprawiało że to może być bestia skoro już teraz ma 86 obrony 82 e, fizyczności przechodzimy do kolejnego zawodnika e, jakim powinien być właśnie Glik i tutaj nie mieliśmy zdjęcia Kawaniego ale właśnie kolejny zawodnik który nam się wyświetla to Subasic. No i to jest ten gracz, o którego mi chodzi. Po raz kolejny nie jest to prawdopodobnie ktoś, po koło byśmy sięgali do futa, ale już zielony link. Dwóch graczy 84. Myślę, że może się przydać w niektórych SBC, gdzie wymagania będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo duże. Kolejny gracz, o matko, zaskoczenie, znów zawodnik PSG. Tym razem prawy pomocnik z Portugalii, ale Bernardo Silva ma tak słabą kartę, że przejdźmy po prostu dalej. Nie traćmy na niego czasu, bo ten film nie może być zbyt długi, bo... Dłuższe filmy niż 10 minut nagrywane w ten sposób będą się uploadowa uploadowały chyba rok, więc 10 minut to jest dla mnie taka granica, dlatego też już jesteśmy przed Dante. Po raz kolejny karta raczej nieużywalna zbytnio, nie jest to już taka bestia jaka była w, wers w FIFA 14, kiedy główki się liczyły. No, no, sami widzicie zresztą jak ta karta wygląda. Nie oszukujmy się, on nas zbytnio nie interesuje. Moglibyśmy też porozmawiać o e, koście Santosie z e, Nicei po raz kolejny, jednak tego gracza znowu nie widzimy. Tym razem znowu jest to Dante. Tak więc idziemy do kolejnego zawodnika. Jakim jest? Mario Balotelli z Nicei, wow, nie zobaczymy jego oceny ogólnej w ten sposób, dlatego przenieśmy się bardzo szybko na footheada, żebyście mogli zobaczyć jak to wszystko wygląda właśnie w przypadku włoskiego zawodnika. Tak więc zobaczmy jak wygląda Mario Balotelli, ocena ogólna 81, podniesiona o 2 w stosunku do tego jak to było, 77 tempa, 81 strzałów, podania 69, co tutaj zostało podniesione najbardziej u tego gracza, spójrzmy. E, tak, patrzę na ten upgrade i tak I tak nie widzę zbyt wielkich zmian, przyznam szczerze, e, więc wygląda to dosyć zabawnie e, Są podniesione poszczególne statystyki, ale o jakieś niewielne, niewielkie kwoty, więc to zostawmy. Ważne jest po prostu to, że zawodnik na pewno bardzo charyzmatyczny został podniesiony. E, no i wiem, że wielu z was lubi Balotelliego, więc myślę, że to jest dla was dobra informacja. Kolejny slemar. Ten upgrade myślę, że byłby ciekawszy, gdyby był to prawy skrzydłowy, bo na lewym skrzydle cały czas mamy Hesse w lidze włoskiej, yy, przepraszam, w lidze francuskiej. Mimo, że przeniósł się on do Ligi Hiszpańskiej, to nadal w fucie mamy jego kartę, yy, więc. Myślę, że Lemar na lewym skrzydle raczej nie będzie zbyt e, potrzebny. Następny gracz to jest zawodnik w PSG. I to jest bardzo ciekawa sprawa, e, bo moim zdaniem Rabio zasługuje na dużo większą obgry. I ta karta zupełnie nie oddaje tego, jak Francuz radzi sobie w PSG. E, jednak już zostawiając to, karta z jednej strony przyzwoita, ale z drugiej strony obawiam się, że... No, że nie będzie on raczej używalny chociażby dlatego że mamy takiego Toliso Ten sam, ta sama ocena ogólna ale zobaczcie jak dużo lepsze są statystyki u Francuza e, z Olympique Lyon w sumie też jest Francuzem e, um, uwielbiałem gorszą kartę Toliso tas plus 2 będzie jeszcze fantastyczniejsza, to będzie zawodnik zawsze tani, więc to jest super sprawa. Dalej mamy Morgana Sansona, Jedno, jego mogliście zobaczyć w moim wczorajszym skład bilderze, Nie zobaczycie go tutaj, więc zapraszam Was do wczorajszego materiału. Nie zobaczycie go nie dlatego, że jestem wredny, tylko dlatego, że jej Wam go nie pokazuję. Dalej mamy Towę z Olimpiku Lyon, na pewno z Olimpiku Marsylia. Na pewno ważne jest to, że jest to karta zapgradeowana aż o 4. Ale no, te statystyki nadal nas nie przekonują, jeśli chodzi o food, więc skupmy się na kolejnym zawodniku z Gęgą, chyba tak wy, e, wymawia się, a nie, to wymawia się dużo inaczej, przepraszam, już wiem, już mniej więcej wiem, co powinienem tutaj powiedzieć, ale... Wszystkich fanów ligę, wszystkim fanom ligę tego, ligę tego oszczędzę. Przejdę do karty obrońcy, która wygląda fatalnie, ale ważna jest tutaj zmiana koloru ze srebrnego na kolor złoty. Zresztą jak w przypadku gracza Bordeaux. No i tutaj yy, zawodnik tak samo. No, mamy zmianę koloru, ale... Ale no, no, to nie jest karta, która nas interesuje. Nie oszukujmy się, bo warto, żebyśmy zauważyli paru innych zawodników. Chociażby takich, jakimi jest Lafon. E, pokażę Wam go tylko i wyłącznie dlatego, że e, jest to karta ciekawa z punktu widzenia kariery. No i oczywiście to, jak rozwija się Francuz. Jak widzicie, karta na razie nie prezentująca się zbyt dobrze. Ale to tylko pokazuje, że jego potencjał z kariery pokrywa się też z tym, e, co prezentuje w rzeczywistości. I to przekłada się na fut e, także. Kolejny gracz to znów zmiana koloru karty. I tym razem bardzo istotna zmiana koloru karty, ponieważ w lidze, w lidze francuskiej mamy problemy z lewymi obrońcami. Jest kurzawa, ale moim zdaniem to jest ktoś, kogo używamy bardziej z przymusu, właśnie braku fajnych lewych obrońców, niż z powodu tego, że jest to fajny zawodnik na teraz już mamy kogoś takiego. Brazylijczyk z i Wygląda naprawdę solidnie. 90 tempa, 72 obrony, 73 fizyczności. Do tego dorzucamy 70 podań, 79 dribblingu, 63 strzałów. Moim zdaniem karta super. Będzie tani, przez to, że jego cena ogólna jest niska. Chociaż na początku myślę, że może troszeczkę kosztować. Jest to na pewno, jeśli chodzi o fut, oczywiście ogromna, ogromna konkurencja właśnie dla kurzawy. Dalej mamy Bakayoko tego zawodnika. Moglibyśmy zobaczyć, bo jest to całkiem sp Spory upgrade, e, tak więc przekopijmy sobie jego nazwisko i zobaczmy, jak tutaj będzie się to e, prezentowało, właśnie jeśli chodzi o gracza e, AS Monaco. E, wczytuje nam się to wszystko i powiem szczerze, że statystyki całkiem przyzwoite ale myślę, że nie jest, to, nie jest to ktoś, na kim strasznie byśmy chcieli się skupiać, bo nadal Krychowiak kartę będzie miał e, dużo lepszą. Tak więc powracamy do naszych upgrade'ów i tutaj mamy Salę, e, plus 2 do oceny ogólnej, ale no, 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 ta karta nikogo raczej nie interesuje. E, mamy zawodnika, jakim jest Balin, nie wiem jak to się czyta, wiem jedno, plus 2 do oceny ogólnej, bardzo dużo tych kart srebrnych stało się złotymi, jeśli chodzi o Francję, e, no i to jest bardzo dobry sygnał też, jeśli chodzi o SB, SBC z lakazetem, który teraz myślę, że bardzo mocno e, Stanieje. Mamy kolejnego zawodnika Toulouse. Po raz kolejny był to zawodnik srebrny. Teraz staje się złotym i zaraz nie będzie kosztował absolutnie nic. przez co znowuż to SBC straci bardzo na wartości. No i pomyślę na końcu od zera do chwały, czy nie zrobić właśnie Francuza z Olympiku, Mar Olympiku Lyon. Mamy też Rolando, Trolla Ronaldo, ale myślę, że ten gracz raczej nas nie interesuje. I teraz zauważyłem dopiero tego zawodnika, bo wcze wcześniej nie dotarłem. Do, do tych graczy i muszę przyznać, że patrzę na gracza Nicei. No i Sanson oraz Toliso mogą przywitać w swoim klubie trzeciego znakomitego zawodnika. Zobaczcie, jak wygląda ta karta. Plus 7 do oceny ogólnej. I to może być ktoś na miarę golocę. Zobaczmy sobie w takim razie. Yy, zobaczmy sobie bardziej statystyki tego gracza, bo przyznam szczerze, że on może być naprawdę naprawdę piekielną bestią. Wczytuje nam się to wszystko oczywiście Jeśli chodzi o gwiazdki sztuczek mamy 3 na 3 Jeśli chodzi o pracowitość wysoka, średnia, 1,80 m wzrostu wygląda to wręcz w miarę solidnie i temu graczowi trzeba będzie się przyjrzeć. No ale jego zostawiamy i teraz przechodzimy do upgrade'ów, tych, które mamy tutaj zsumowane. Patrzę po tak na szybko, czy jest tutaj ktoś ciekawy na sam początek ale nie widzę tutaj graczy, którzy myślę mogliby jakoś strasznie przykuwać nasz wzrok. Jeśli chodzi o te oceny ogólne poprawione, jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam, dajcie mi znać na dole w komentarzach, tak jak ostatnio zrobiłem z Linettem, co nie było w ogóle moim zadaniem, moim, nie było moją intencją, po prostu schował mi się w tych nazwiskach. Ale tym razem przestudiowałem dobrze te nazwiska, jeśli chodzi o downgrade i słuchajcie, zaczynamy. Javier Pastore, gracz PSG, ścięty o 1 na poziom 84. Hatem Benarfa z 84 na 83. No i to, co interesuje nas najbardziej, Grzegorz Krychowiak z 84, ścięty na 82. Zobaczmy, jak prezentuje się teraz karta Krychowiaka, właśnie jak to wygląda? 82 e, i mamy tak: 70 tempa, 80, 80 obrony, 87 fizyczności. Przyznam szczerze, mimo tego downgrade'u, który oczywiście jest smutny, nadal ta karta wygląda naprawdę przyzwoicie. Więc jeśli chodzi o foot. Tutaj przynajmniej Polak się trzyma. Mam nadzieję, że w rzeczywistości będzie szło mu e, lepiej, właśnie w, no, no, na realnych boiskach. No bo to, co się dzieje ostatnio, raczej nie napawa, na, napawa nas optymizmem, z uwagi na to, że jesteśmy raczej wszyscy kibicami reprezentacji Polski. E, no, Przechodzimy do kolejnych zawodników. Tutaj Tolalon mocno obcięty. E, no, ale zawodnikiem, na którego uwagę chciałbym Was skupić najmocniej, jest to nazwisko Remy Kabela. 80 oceny ogólnej posiadał jeszcze w skład bilderze, który dla was zbudowałem. A teraz, kiedy będziecie wypakowywali tego gracza, już mogliście zobaczyć, jest to zawodnik, który będzie miał 80. będzie miał 74 oceny ogólnej. Spójrzcie tylko na to. Staje się od razu srebrną kartą. Nadal statystyki jak na kartę srebrną imponujące, ale zjazd z tej karty, na tą kartę jest wręcz paskudny. No i tym. Pesymistycznym dosyć akcentem zakończymy dzisiejszy materiał. Jeśli Wam się spodobało, to oczywiście wiecie co robić. No i co, to by było na tyle. To był Koza kanał, Koza sport. Na razie, piona!